Cześć, tu Bartek z Road Racing. Z moim sprawdzonym kolegą Crispinem jesteśmy w Borach na przejażdżce. Chciałem się jeszcze trochę w Borach przejechać na Winspace'ie i chcę go wam ocenić tak, co ja o nim naprawdę sądzę. Uważam, że firma Winspace chciała za dużo rzeczy zawrzeć w jednym rowerze. Tak jest moje szczere zdanie. Na swojej stronie sami się chwalą, że to może być i szosa, i rower do bikepackingu, rower do wyścigów gravelowych. To tak nie może być. Tak się nie buduje roweru. Albo trzeba mieć jakieś metody zmiany tej geometrii. Rower, jak ja go odczułem, jeśli chodzi o jakość, nic mu nie dolega. To jest bardzo wysokiej jakości rower. Tu jest wszystko git. Znaczy wysokiej jakości, też nie przesadzajmy. To jest wysokiej jakości rower. Nic mu nie dolega od tej strony. Jest lekki, jest bardzo sztywny, jest za sztywny. Przykładowo, gravele Ridleya, jak wjeżdżasz przednim kołem na jakąś dziurę, czujesz, jak ten widelec delikatnie amortyzuje. On jest zaprojektowany do tego, żeby tak działać. W tym rowerze jest jak w szosie aero, wszystko podskakuje. Oczywiście on daje wrażenia szybkiej jazdy. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że to jest jakiś rower, który się do niczego nie nadaje. Absolutnie nie. To jest rower, który jest szybki, jest bardzo zwrotny, wręcz bym powiedział, że nerwowy. Jest to rower dla kwalifikowanych kolarzy o wysokich umiejętnościach, którzy będą potrafili ten rower ogarnąć. Poprzez to, że jest taki nerwowy, prowadzi się go nie najłatwiej. Tu w taki łuk wchodziłem trochę szybciej w zakręcie, dosłownie mnie aż tak poprawiło. I muszę powiedzieć, że Winspace no, jakościowo na pewno gdzieś tutaj próbuje nawiązywać do przyzwoitych produktów zachodnich. Natomiast jeśli chodzi o koncepcję, to jeszcze troszeczkę pracy przed nimi. Nie mówię tego jakoś złośliwie, tylko po prostu takie są fakty. Ten rower to jest rower, no można powiedzieć, że jeden do wszystkiego, bo co z szosę z tego zrobić, to żaden problem. Problem jest tylko w tym, że są ograniczenia co do wielkości koronki. To też tego o tym nie pomyśleli. Ten rower oczywiście nabierze trochę łagodności, jak powiększymy mu oponę, ale ta rama sama w sobie jest sztywna i będzie dalej nerwowa. To niczego nie zmieni. Te wszystkie otwory, ok, no to jest tak jak mówię, jakby chcieć naraz zrobić sedana, kombi i kabrioleta z jednego samochodu. I tak to odbieram, taka jest moja ocena tego roweru. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym rowerem, no to sugerowałbym jednak ten rower dla osób, które jeżdżą dobrze, dla osób, które potrafią opanować troszeczkę taki bardziej nerwowy rower. Tu jest baza kół taka jak w rowerze Endurance, a nawet krótsza niż w niektórych rowerach Endurance. Podejrzewam, no nie mam przed sobą wszystkich tabel tak naprawdę, ale to jest około 1010 mm w tym rozmiarze długość tej bazy. Jeżeli ktoś się chce ścigać i chce się ścigać szybko, to jest maszyna dla niego. To na pewno. To jest do tego rower stworzony. Natomiast nie powiedziałbym, żeby dało się połączyć jednocześnie super rower do ścigania z rowerem do bikepackingu. To jednak są trochę inne oczekiwania samych kolarzy. On chce mieć rower, który się pewnie prowadzi przez ten cały dzień wycieczki. A ten rower przy większych prędkościach, no jak każdy rower sportowy, jest nerwowy. Także nie krytykujemy go, jest to rower dla sportowców. Odcinam tylko te plotki, że on jednocześnie jest rowerem na jakieś nie wiadomo jakie wyprawy. I tyle chciałem tutaj powiedzieć. Pamiętajcie o subskrypcji, o polubieniu kanału, to pomaga. Tutaj staram się wam zawsze mówić tak, jak sprawy wyglądają. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć. Cześć, raz jeszcze, w drugiej części tego podsumowania, po zreformowaniu kierownicy, kokpitu, obniżeniu trochę tego przodu, rower prowadzi się trochę lepiej. Oczywiście to nie są jakieś zmiany kosmiczne, to się nagle nie stał jakiś bardzo taki super stabilny gravel. To jest cały czas gravel, który ma sportowy charakter i do tego sportowego zastosowania on się nadaje najlepiej. Taka jest moja ocena tego wszystkiego. I dzisiaj też jeżdżę na fajnych oponach Vittoria Terreno.
na mokre warunki. Na dzisiaj to może one mają aż za dużą przyczepność, ale fajna, miękka mieszanka od Vittori, spoko gumy. Także podsumowując ten test po dwóch różnych ustawieniach kokpitu i po przejechaniu się na nim parę razy, mogę powiedzieć, że ta cała lista marzeń inżynierów Winspace'a, do czego ten rower ma się nie nadawać, skróciłbym ją do jednej zwięzłej wypowiedzi, to jest rower do sportu, do wyścigów gravelowych, do szybkiego jeżdżenia. Oczywiście, jeżeli kolarz ma ochotę jeździć szybko, a przy okazji tu sobie coś poprzyczepiać, no to pewnie i do tego będzie się nadawał, ale to nie jest jego naturalne środowisko. To tak jakby powiedzieć, że Porsche Carrera 911 jest idealnym autem na zakupy piątkowe w Kauflandzie. No pewnie są lepsze propozycje. Ta grupa sportowych graveli się rozwija, to jest jeden z przykładowych rowerów tego rodzaju i też są różne podejścia do tego. Ja uważam na przykład, że no, depnęłem sobie tam na nim wcześniej na takiej szutrowej drodze z zakrętu, no zbiera się, naprawdę idzie, ma bardzo sztywną okolicę suportu. Jako, powiedziałbym jeszcze, jako szosa taka endurance'owa, brakuje tu możliwości założenia koronek z 50 chociaż kompaktu, no bo tu jest ograniczenie ze względu na te szerokie rurki, które tu widzicie. Jest tu ograniczenie do 46 zębów. Jeżeli będziecie szukali, gdzie ono jest, jest ono na stronie Winspace'a pod tabelą z geometrią. Także tam jest ta informacja. Oczywiście tego Winspace'a można w Chinach kupić też w innym malowaniu. Tomek, właściciel roweru, lubi akurat takie malowanie, podoba mu się ono. I okej, fajna ta faktura karbonu widoczna pod tym. I na tym kończymy przygodę z Winspace'em. To jest bardzo fajna sytuacja, że najpierw nagrywasz coś o czymś, później ktoś, jakby inspirując się Twoim nagraniem, kupuje to, a na samym końcu się poznajecie, spotykacie i możecie się razem karnąć. I taką rundę jedziemy właśnie dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie o subskrypcjach, trzymajcie się, cześć, piona!